Znów sprawili nam niespodziankę nasi nieobliczalni piłkarze. Tym razem przyjemną. W Hamburgu trudny mecz z drużyną NRF, byłym mistrzem świata. Polscy piłkarze z miejsca ruszają do ataku. Motorem tych akcji jest prawy pomocnik Strzykalski. Doskonale spisuje się Baszkiewicz. Raz po raz widzimy go pod bramką niemiecką. Publiczność śledzi ze zdumieniem piękną grę Polaków. Tak, to nie żarty. Niemiecka obrona wytęża wszystkie siły, aby osłonić swego bramkarza. Ale oto 30. minuta gry. Ziętara precyzyjnie podaje Baszkiewiczowi i 1-0 dla Polski. Radość, jakiej już dawno nie było w polskiej reprezentacji. Teraz Niemcy przechodzą do kontrofensywy. Piłkę prowadzi lewy łącznik Schmidt. Już sforsował naszą obronę, strzela! Ale Szymkowiak zdołał wyjaśnić tę niebezpieczną sytuację. Niemcy nadal naciskają. Zależy im choćby na honorowym punkcie. Grają twardo i ambitnie. I wreszcie, proszę patrzeć uważnie, spod bramkowego zamieszania wyskakuje Stein. Jest na spalonej pozycji, strzela! Ale sędzia uznaje tę bramkę i mecz kończy się wynikiem 1-1.